Czekamy w dobrym przebiegu. Świeży. Świeży towar, kiedy towar gorącuśko. Szukamy z dobrym przebiegiem. Kogo tu mogę zapytać? Ten przebieg jest tak dobry, jak widzę, żąda 100 tysięcy kilogramów. Kilometrów, żartuję. Szukajmy kogoś na biurze. Niestety nikogo nie widać. Jest boss. Halo? Ale dżemał biedny, bo skwar niemożliwy. A flaczek, temu nie chce mi to siąść. 220 przebiegu. Tania jest, ale 2,20 na kulany. Wypasiona, bo i radar. I ja są dwie goje baby. Nie za młode, co prawda, ale zawsze coś. Okno moje, podłogę odkurzy. Zobaczymy, jaki roczek. Może 12 na sobie. 13. O ty cholera, co moje oczy wygrzebały w ciemnościach. Go Trabi go! Dederowskie stare rejestracje. Ale chujor w kombi, daj pan spokój. Pokaż pan te zgrabne pionowe lampy. Pamiętam jak dziś, a było to wczoraj. Co tu się dzieje w ogóle? A ta rura to na chuj, po co? Gdzie lusterka, jak wysoko, fajnie. Moja dłoń taka, będzie raczka taka. Przez to wszystko widzę. Benzynka 1.4, 210 przebiegu. Manualna. 12 rok, piękna, no ale... Ale 210 przebiegu w benzynce. Fajna sztuka. 7600 euro. Przejdźmy kawałek dalej. Coś się może w ten upał napatoczy jeszcze. No jest dobrze. O, pod drzewkiem obcy mają. Fajnie, kurde. Się żyje. Widzę tego białego Audi. Często jest tak, że następuje przekwalifikowanie z diesla na benzynę przy fajnym egzemplarzu. Lepiej zapytać, ładny kolor. Można powiedzieć atramencik. Z tego widziałem, ale krótki. 308. Widać Bugatta 500. 5008. Coś tam poczułem z drogi w napędach. Mam nadzieję, że 16. No blisko 15. 15 o mocy. Jedna rura, 163. Na pole. Siedzonko grzane, nawigator, duża zegarowość. Klimatyzacja. Napędy. Halo, boss. Już wiem, 9515 rok albo 16. Jest tu w przebiegu 206 tysięcy w automacie. No nie wiem, czy jest jakaś ciekawostka w napędach.
Fajna wersja. Ciekawy. Sam parkuje. A czy jest kamera rzutoka? Jeszcze raz tu przejdę jak ten Janusz. A jest kamera. 16 roczek. Chociaż piątki na szybach. Zaraz zobaczymy jaki jest co w briefie. Napędek, jak podejrzewam. Tarcza, wzór. Krocencjusz piękny. €9700 cenialik. Chciał 10200. Zegar ten taki większy, virtual. Nawigator duży, siedzonko grzane. Sprawdzałem już, kamera jest. Wchodzenie bez klucza jest. Tylne tarcze. Coś ten zacisk przyrudziały. Ciekawa wersja. Mówi, że to jest ta wersja z nowej, ten silnik z nowej Insignii 2-litrówka. Koło 200 na kulane. Tu bym się tego raczej nie bał, ale do decyzji pańskiej. Martwe pole w lustrach. Zostawiam Insignię z tyłu, bo są widzowie filmik. Widzę, jeszcze wczoraj pomykał tirem na Rumunii. Taki miałem cynk, znak, sygnał. Czyli 15 chyba benzyniak, jak ktoś ma życzenie, to... Ale dwie osoby dzwoniły, co najmniej. Jak ja pójdę stąd folerkę, tak widzę, powie, panie, bierzemy ta Insignia. Założę, że jak wrócę pół godzinki, Alika już nie będzie, będzie w domu. Albo będzie na dywanie. Odczyniał modlitwę, albo będzie przy budzie z kebabem, ale ja tej budy nie znajdę, bo Alik będzie pewnie na mieście jadł. Lunch, kuźwa, time przerwę sobie zrobi. Jak Audi, takie ładne z skręconym hakiem z przodu. Ten hak to na chuj, po co? Się pytam Jasie. Nie pytam Jasie, tylko się ja pytam. Jak się nazywa ten Opel? Frontiera. No to jest Chevrolet, jakby bliźniak. Blazer. Ciekawe. Jestem fanem, całe szczęście. Bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.